Najważniejsze było to, żeby poczuć na nowo rytm meczowy. Dawno już ze sobą nie graliśmy, mieliśmy tylko treningi, a to nie jest to samo. Także ważne było, żeby przy publiczności różne warianty można było poćwiczyć i znowu się spotkać na boisko. To nam pomoże na pewno w dwumeczu z Niemcami. Dodatkowym smaczkiem było to, że faktycznie mistrz świata, więc naprawdę mocne warunki nam postawili. Jest wiele rzeczy do poprawy, to na pewno. Takie standardowe nasze wady, czyli gra w osłabieniu i rzuty karne, to już od jakiegoś czasu jest jakąś taką naszą bolączką. Mam nadzieję, że w sobotę wyjdzie nam to dużo lepiej, bo tam już nie będzie żadnego marginesu na błąd. Trochę zasłony dymnej też musi być, pewne rozwiązania taktyczne też trzymamy na weekend, bo mówię, nie było sensu pokazywać tego wszystkiego, żeby Niemcy mieli jeszcze za 2-3 dni na przygotowanie się na to, także pewne rzeczy zachowaliśmy tylko dla siebie.